Mógłbym tutaj się rozwodzić i przedstawiać go bardzo, bardzo długo, ale wystarczy, że po prostu powiem. Zresztą, jak widzicie, Michał Karmowski. Witamy, witamy. Cześć, witam serdecznie. Może tak szybko, gdzie się znajdujesz, żeby zaraz ludzie tutaj będą zadawać pytania, oczywiście w samochodzie, ale co tu się święci? No właśnie, wytłumaczę sytuację w ogóle, bo z Dawidem umawialiśmy się już nieraz, że porozmawiamy, tylko ja mam tak napięty grafik, że ciężko mi jest po prostu coś przewidzieć, bo różne telefony w ciągu dnia sprawiają, że mam co chwilę wyjazdy, jakieś inne tam rzeczy. Obecnie jestem w Wałbrzychu, przyjechałem tutaj na plan filmowy, a wracam z Wrocławia, bo tam też byłem na planie, także mam jeszcze 2 godzinki do rozpoczęcia moich zdjęć i właśnie to jest ten moment, gdzie możemy chwilę pogadać. Dlatego też taka sceneria w samochodzie, obok nie widzicie, ale jest właśnie kamp i tutaj są całe przygotowania do filmu. Jeździsz po całej Polsce, jakie jest twoje ulubione miasto, takie, w którym najbardziej lubisz przebywać, w którym pewnie te rodzinne obstawiam, te, tam gdzie masz gniazdko domowe, no ale... Znaczy, oczywiście, no Gdańsk jest w ogóle dla mnie najpiękniejszym miastem w Europie, natomiast uwielbiam jeździć i do Warszawy, i do Wrocławia i w Warszawie lubię być, bo po prostu tam się dużo dzieje i też no, mam jakieś takie fajne, wiesz, i wspomnienia, natomiast z Wrocławiem mam najpiękniejsze wspomnienia i najbardziej mi się twarz uśmiecha, jak słyszę, że jest coś, co mam do zrobienia we Wrocławiu. Powiedziałeś w Europie, a na świecie? A na świecie, no to powiem szczerze, że z miast, które odwiedziłem, no to wbrew pozorom zakochałem się w Chicago, jeżeli chodzi w ogóle o takie miasta, no natomiast wiadomo, no takim moim gdzieś tam marzeniem to jest wyprowadzenie się, jak już będę na emeryturze, gdzieś, gdzie jest bardzo ciepło i wcześniej było to sfokusowane na Kalifornię, no natomiast moja córka w tej chwili jest tam 4 tygodnie i niestety to nie jest taka Kalifornia, jaką my znamy sprzed 3 lat, bo ostatni raz tam byliśmy 3 lata temu przez 2,5 miesiąca. Bardzo wiele się pozmieniało, no i niestety no nie jest to taka piękna Kalifornia, jest dużo bezdomnych, ludzie są przez tą całą sytuację z COVID-em mocno odseparowani od siebie, nie są tak otwarci i na ulicach jest naprawdę pusto. Michał, właśnie, jesteś bardzo, bardzo rodzinną osobą. Nigdy się z tym nie kryłeś, zawsze na wszystkich social mediach dosłownie pokazywałeś swoją rodzinę. Nigdy się z tym, no nigdy tego nie ukrywałeś, że kochasz swoją rodzinę, że jest dla ciebie priorytetowa. Jak przeżywasz te godziny, dni, czasami tygodnie i rozłąki? Znaczy, wiesz co, tygodni nie ma takich rozłąk, natomiast oczywiście no, jest cała masa wyjazdów. Wiesz, teraz jest o tyle fajnie, że możesz się połączyć na Zoomie, czy na Skype'ie, na Whatsappie, na czymkolwiek, no jednak ten kontakt jakiś jest, nie? A no też, wiesz, jak ja jestem w domu, to też nie jest tak, że ja siedzę na kanapie cały dzień z żoną i trzymam się za rękę, tylko ona ma swoje zajęcia, ogarnia naprawdę mnóstwo rzeczy, aż nie do wiary, że daje to radę wszystko tak pogodzić. Ja też robię mnóstwo rzeczy i jakby mamy tak ustalony, taki niepisany, można powiedzieć, system u nas w domu, że w tygodniu oczywiście jest praca i wiadomo, no jest wieczorem wspólna kolacja i tak dalej, natomiast głównie na czas spędzony razem przeznaczamy weekendy i ja też staram się, żeby jakieś tam, jeżeli dostaję propozycje, to żeby to nie były wyjazdy weekendowe raczej, nie? Aczkolwiek no dzisiaj jest piątek i dzisiaj wiadomo, no jestem na planie i zobaczę, w zależności od tego, o której godzinie skończę, to albo pojadę dzisiaj, będę w nocy w domu, albo się tu szybko prześpię, wstanę o 6 i pojadę do domu, żeby już sobota, niedziela była właśnie z żoną, nie? Bo mojej córki jeszcze nie ma, także... Ale definitywnie, no rodzina jest dla mnie podstawą, jest priorytetem i tak jak powiedziałeś, nigdy się z tym nie kryłem. Myślę, że no nikt, kto jakby jest mężem, ojcem i kocha swoją rodzinę, no to nie będzie się z tym krył, nie? Powiem ci, że bardzo podobnie wydźwięk, to co powiedziałeś o żonie, miało słowa Jordana Petersa, który ludzie pewnie go kojarzą, to jest kulturysta z Anglii, który ma firmę właśnie suplementacyjną, między innymi z ciuchami i zapytany o Corinne, czyli jego partnerkę, czy jak ona wiele robi i tak dalej, co do właśnie życia firmy, to on powiedział, ona nawet nie pomaga w prowadzeniu firmy, ona prowadzi tę firmę. Tak. Często, wiesz, mimo że to jest sygnowane jego nazwiskiem, to często właśnie nie widzimy tych osób, wiesz, które nie chcą się po prostu czasami afiszować aż tak głośno. Właśnie w moim przypadku jest tak samo, wiesz, jakby teraz my troszkę zdywersyfikowaliśmy nasze działania i w ogóle no to, co robimy, mamy jakieś tam inne swoje biznesy, o których no niekoniecznie każdy musi wiedzieć, bo to nie jest związane z branżą sportową. I no moja żona naprawdę się tam odnalazła fenomenalnie, ale tak jak powiedziałeś, to, że jest nazwisko Karmowski i jestem ja gdzieś tam tu w obrazku, to nie oznacza, że ja to zrobiłem sam, absolutnie, bez mojej żony nie byłoby mnie, nie byłoby w ogóle tego wszystkiego, co stworzyliśmy razem, bo myśmy to razem stworzyli. Oczywiście moi odbiorcy, czy można powiedzieć, nie lubię tego słowa, fani, też jakby są częścią tego wszystkiego, no bo bez nich nie byłoby mnie, nie? Więc dlatego też nie lubię słowa fan, bo ja bardziej to odbieram jako taką sportową społeczność, chociaż teraz to się też mocno pozmieniało, czym jestem naprawdę szalenie zaskoczony, bo bardzo dużo osób ogląda mnie, pisze do mnie, które nie są w ogóle związane ze sportem. I nie ukrywam, że tak troszkę jeszcze ciężko mi jest przestawić swoje myślenie na te inne tory, nie? Bo wiesz, no jednak cały czas ten sport był, a widzę, że teraz te słowa, które wypowiadam, a to nie są jakieś magiczne słowa, to są po prostu moje takie przemyślenia pod wpływem przede wszystkim wiadomości prywatnych, które dostaję, no i tego też, co przeżyłem, że one docierają do ludzi, że ludzie jednak potrzebują czasami takiego nawet nie wsparcia, bo to nie jest żadne wsparcie i też nie motywacja, tylko posłuchania tego, co ktoś inny ma do powiedzenia i być może wyciągnięcie jakichś wniosków w swoim życiu, czy w swojej drodze, którą obecnie przechodzę, nie? Tak jak powiedziałeś też, wspomniałeś, że wy z żoną i chyba wiele osób zapomina o tym, że życie dorosłe, takie prawdziwe życie dorosłe, to nie jest tylko trzymanie się za rękę, siedzenie, patrzenie sobie w oczy i tak dalej. Bo często mówi się właśnie, że sportowiec, gdy będzie miał już dziecko, to nie ma czasu na dietę i tak dalej. Ale większość zapomina, że jednak to jest nasza praca. I tak jak ktoś od 8 do 16 ma czas poświęcony na pracę, my też musimy i nasi bliscy rozumieją to, że jakiś czas my poświęcamy na posiłki, na social media, na właśnie, tutaj powinienem treningi wrzucić pierwsze przed social media, bo zaraz będzie także bardziej z nas influencerzy niż zawodnicy, ale ludzie tego właśnie chyba nie rozumieją albo nie chcą zrozumieć, że to jest po prostu styl życia, ale też praca. No oczywiście, że tak, wiesz, u mnie to wygląda tak, że ja generalnie cały czas chodzę z telefonem doklejonym do ręki, ale jest to związane z tym, że po pierwsze prowadzę bardzo dużo ludzi online, w tej chwili odpaliłem, można powiedzieć, taki nie nowy, tylko portal, który przeżył transformację. I ja tam wdrożyłem całą masę moich pomysłów, których nie mogłem zrealizować do tej pory, po treningu.pl. Oczywiście jest to wszystko związane z SFD, której firmy jestem ambasadorem, ale też jestem głębiej związany, to nie jest tylko tak, że jestem twarzą i tak dalej, ale też nie będę tutaj ludzi zanudzał i zagłębiał jakby w szczegóły. Wiesz, i czasami to jest tak, że właśnie niektórym się wydaje, on siedzi ciągle w telefonie, on pracuje przez telefon, bo nawet powiem to i ty pewnie masz to samo, odpisując ludziom na wiadomości prywatne, to też jest twoja praca, no bo jakby to ci ludzie stworzyli nas i oni nas oglądają, nie? I my jesteśmy dla nich poniekąd, więc ten czas trzeba też im poświęcić. U mnie każdy, kto do mnie napisze, ma albo wysłane serduszko, albo żółwika, albo oczywiście odpisany komentarz, w zależności od tego, co to jest, czy to jest pytanie, czy to jest jakaś tam inna wiadomość, ale nie pozostaje u mnie na profilu w wiadomościach prywatnych, czy to Instagram, Facebook, czy mail, cokolwiek bez odpowiedzi. A nawet jeśli nie odpowiem pełnym zdaniem, a jest to pytanie, to za chwilę nagrywam film na ten temat, bo te pytania się, wiesz, jakby dublują. I uważam, że wtedy lepiej jest nagrać, skoro tych pytań jest więcej, coś w formie filmiku i widzę, że to się sprawdza i też staram się to robić oczywiście no, najlepiej jak tylko potrafię. Czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze i tak jak powiedziałeś, nie trzeba czasami mówić, że wiesz, być strasznie wysublimowanym, używać jakiegoś tam wyniosłego słownictwa. Czasami trzeba powiedzieć, że po prostu słuchaj, złe dni są, tak to nazwijmy, ale one nie będą trwałe i ludzie mają coś takiego, kurczę, ten Karmowski to też ma te złe dni, nie tylko ja, prawda? A co do tego, co powiedziałeś, myślę, że tutaj mogę przywołać mojego przyjaciela Damiana Smyrkowca, bo pamiętam rok temu na zawodach, ty je oglądałeś i mówi do mnie, ty, Michał do mnie napisał na brief, tak, mówi, że fajna sylwetka. Ja tak, wiesz, i on był naprawdę zaskoczony, że osoba, która właśnie ma tyle pracy, obowiązków i tak znalazła chociaż tą chwilę. Bo tutaj, tu mi się przypomina Jay Cutler, który na wszystkich targach w pewnym momencie powiedział, że on nie jeździł na targi już dla sponsora, czy oczywiście, że była to praca, ale w końcu właśnie dla ludzi, żeby z ludźmi tam pobyć. No ja mam tak samo, wiesz, ja lubię ludzi, naprawdę i nie mam czegoś takiego, że ja się do kogoś uprzedzam, bo miałem mnóstwo sytuacji w moim życiu, że ktoś gdzieś tam w niepochlebny sposób się na mój temat wypowiedział i nie wiem, gdzieś mi to tam utkwiło, bo nie wiem, usłyszałem czy przeczytałem, a były to na przykład charakterystyczne profile i później się pojawia taka sytuacja, że mija rok, półtora czy nawet dwa i ktoś mi pisze, że wiesz co, muszę ci coś napisać. Kiedyś miałem z ciebie bekę, kiedyś ci nawet pocisnąłem w komentarzu, dość chamsko, ale ty jesteś spoko koleś, jesteś normalny. Wiesz, i tym jestem zdziwiony, że nie rozumiem tej sytuacji, dlaczego ludzie wychodzą z założenia, że jak ktoś prowadzi social media, to że jest w cudzysłowie nienormalny. Wiesz, ja wiem, że w tej chwili jest wysyp naprawdę przeróżnych osób, które próbują zabłysnąć, próbują pokazać się w moim mniemaniu z nie najlepszej nawet strony. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że mogę być też odbierany przez moją twarz, przez moją posturę trochę inaczej, ale jestem naprawdę normalnym facetem, który lubi ludzi, lubi się spotykać, lubi przybijać piątki. Ja nie mam problemu, że jak jestem w restauracji, żeby ktoś do mnie podszedł i strzelił fotę. I zresztą za każdym razem to powtarzam. Właśnie to jest cała masa takich dziwnych sytuacji, jak idę do Bilisa, to ja właśnie po to ludziom mówię, że tam jestem, żeby mieli okazję przyjść mnie zobaczyć, bo wiesz, jak jestem w domu, czy jestem na treningu, to ciężko jest z kimś porozmawiać, zamienić dwa słowa i właśnie po to to nagrywam, że słuchajcie, idę dzisiaj tam, będę piątek jak piątek, będę na kolacji śmiało i naprawdę dużo ludzi przychodzi i mi się wtedy morda cieszy, że oni są i że możemy się spotkać, wiesz, face to face. Michał, tak pokrótce, ale skąd SFD, prawda, bo to tak, ja miałem takie, nagle tu trafił, wiesz, skąd to, jak do tego doszło? Wiesz co, to jest ogólnie szereg różnych zdarzeń, które się działy przez 10 lat. I tu gwoli wyjaśnienia, firma Trek kiedyś była firmą rodzinną, założył ją pan Leszek Kłoczko, był Maciek, był Paweł Halicki. To było takie bardzo, można powiedzieć, fajne, że mieliśmy wpływ na wiele rzeczy razem, nie? Wiele rzeczy sobie razem tam omawialiśmy i tak dalej, i tak dalej. No ale wiadomo, firma się rozrasta, pan Leszek sprzedał ją, kupiła ją duża korporacja i wiele rzeczy się zmieniło. Paweł Halicki, którego uwielbiam, przeszedł właśnie do SFD. Wiesz, okazało się, że Mateusz z Łukaszem gdzieś tam mnie śledzą od lat i zobaczyli, że jest jakiś tam potencjał i możliwość zadziałania razem, zrobienia czegoś fajnego. No i tak się połączyły nasze drogi, praktycznie powiem ci, to było tak, że jeden telefon, jedno spotkanie, omówiliśmy sobie, co byśmy chcieli wspólnie robić i jak dalej się rozwijać, bo nie wyobrażam sobie, żeby skończyć pewien etap życia, rozpocząć kolejny, który nie będzie rozwojowy dla mnie. Ja takich rzeczy nie robię. I wiesz, jeżeli dostajesz wiatr w żagle i możliwości, to ciężko by było nie wsiąść na ten jacht i wiesz, nie złapać tego wiatru w żagle, nie? Stąd też transformacja portalu po treningu, który w całości obsługuje. Bardzo dużo zmian ogólnie. 22 rok to jest dla mnie rok wielkich zmian, a SFD się rozwija, razem się rozwijamy, będzie cała masa nowych produktów i suplementów i tej żywności funkcjonalnej i cała masa również innych rzeczy, o których na razie nie mogę powiedzieć, bo one są planowane dopiero na pierwszy kwartał i drugi kwartał przyszłego roku, ale na pewno będziemy zaskakiwali, na pewno. To jest ciekawe, bo też, tak jak wspomniałeś, dużo nowych postaci pojawiło się w SFD i niekoniecznie też związanych typowo ze sportem, niekoniecznie też związanych, że tak to nazwę, typowo ze sceną, no bo ze sportem, z fit influencerką bardzo dużo osób, ale no tak jak powiedziałem, no nie tylko i wyłącznie osoby, które miały coś, miejsce swoje, że tak to nazwę, jakieś większe osiągnięcia na scenie kulturystycznej. Wiesz co, bo to jest tak, że kiedyś suplementy kojarzyły się tylko i wyłącznie z siłownią. Teraz wiadomo, ekspansja tego jakby rynku suplementacyjnego ogarnęła różne dziedziny, czy biegasz, czy uprawiasz, nie wiem, jakąś inną dyscyplinę sportową, czy chodzisz na matę. Wiadomo, że te suplementy mogą podnieść twoje zdolności i psychiczne, i fizyczne, tak? Natomiast no też SFD i All Nutrition ma całą masę różnych rzeczy, które można nazwać żywnością funkcjonalną, sosy zero, wiesz, różne inne rzeczy bez dodatku cukru i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że to są rzeczy, które mogą używać ludzie, którzy niekoniecznie nawet trenują. Nasze suplementy, nasze produkty są przecież w Biedronce i w Żabce też, także no wiesz, no myślę, że stąd też jakby pozyskiwanie tych nowych twarzy, nie? Jak już jesteśmy przy suplementacji, właśnie to jest fajne, że dużo osób się otworzyło i zrozumiało, że suplementy nie są tylko i wyłącznie, tak jak powiedziałeś, dla sportowców, a przede wszystkim, bo my w sumie do pewnego stopnia, bo wiadomo, jak jesteśmy na scenie, nie jest to możliwe już czy na skrajnych poziomach tkanki tłuszczowej, żeby wyciągnąć wszystko z diety, ale jest to nam troszeczkę łatwiej osiągnąć. To osoby, że tak to nazwę, spoza świata fitness, po prostu osoby takie, tak jak powiedziałeś, które pracują 8 do 16, tak można powiedzieć, 8-16, zaczynają rozumieć, że są podstawowe suplementy, takie jak witamina D3, omega-3, które ciężej jest uzupełnić z diety, często nie mamy czasu i sięgają po nie, także to jest też duży plus. Oczywiście, że tak. Ja tutaj chcę się odnieść do jednej bardzo takiej kontrowersyjnej rzeczy. Ja cały czas, oprócz tego, że robię, wiesz, takie rzeczy na bieżąco i też no, jeżdżę po tych planach, to oczywiście no, robię wszystko, żeby się dalej rozwijać, kształcić i oczywiście szperam sobie w internecie, głównie interesują mnie strony, gdzie są badania naukowe, różne prace magisterskie czy dyplomowe i to czytam i muszę wam powiedzieć, że na przykład kreatyna to nie jest suplement, który jest dedykowany tylko sportowcom. Jest cała masa badań na temat kreatyny, że pomaga na przykład zwalczać albo zapobiegać chorobie Alzheimera czy Parkinsona, że ludzie, którzy mają depresję, po jakimś tam, wiesz, okresie stosowania kreatyny lepiej zaczynają się czuć, że lepiej mózg pracuje i o takich rzeczach się w ogóle nie mówi, wiesz, wszem i wobec. I ja myślę, że warto uświadamiać ludzi, że właśnie suplementy są rzeczami, które czasami są niezbędne do tego, żeby organizm optymalnie pracował. Bo wiesz, jeżeli masz takiego zwykłego, nie obrażając kompletnie nikogo, że nie wyrwał nikt słów z kontekstu, zjadacza chleba, który siedzi na kanapie, ale którego dieta to jest, wiesz, nie wiem, jakaś tam parówka i przez cały dzień chleb z szynką czy z serem, to on za wiele wartości odżywczych nie dostarcza swojemu organizmowi, nie? A jednak grubo często ci ludzie pracują ciężko fizycznie, ciężko umysłowo i są naprawdę mocno obciążeni stresem. I dla takich osób właśnie powinno się, nie wiem, czy tworzyć jakieś blogi, na których oni by mogli poczytać o tym, czy w ogóle no, trochę więcej informacji udzielać, że no, suplementy to nie jest tylko coś skierowane dla sportowców, ale również dla ludzi, którzy po prostu no, mają jakieś deficyty czegoś, nie? O których nawet nie wiedzą, bo tak. Ogólnie jako ojciec na pewno zauważyłeś, że jednego brakuje w szkołach i tutaj od tego powinniśmy zacząć. W szkole powinna być godzina w tygodniu, lekcja żywienia po prostu. Oczywiście, że tak. To by było już duże rozwiązanie, bo młodsze pokolenia by przychodziło do domu i mamo, czy ty słyszałaś, że... I już by była jakaś dyskusja i mama nie miałaby opcji, bo wiesz, jak przychodzi mały brzdąc i zada ci jakieś pytanie takie na zasadzie, o kurczę, trochę mnie zagiął, no to musisz się dokształcić. Tutaj też wyrwał z kontekstu, od razu wtrącę, bo Michał powiedział jasno, żeby ktoś zaraz nie powiedział, że kreatyna leczy depresję. Nie, no tak, to broń Boże. Zaraz, to jest... zaraz ktoś, wiesz, też nie. No tutaj może w jakimś procencie pomóc, tak, żeby ludzie też nie zrozumieli tak inaczej, żeby nie wybrali sobie słów tak, jak im pasują. Wiesz, bo często dokładnie, to jest tak ludzie sobie wybierają. Michał, troszkę się cofnijmy bardzo. Jakim dzieckiem był Michał? Bo to mnie bardzo ciekawi. Czy byłeś też taki od razu żądny wiedzy, świata, chciałeś wszystko odkrywać, czy właśnie... Wiesz co, moje dzieciństwo nie było najfajniejsze, mimo tego, że moja mama robiła wszystko, żeby tak było, no to niestety tatą się nie mogę pochwalić. I no nie będę tutaj jakby opowiadał mojej historii dzieciństwa, natomiast nie, no definitywnie jakby Michał ogólnie za mało lata nie miał łatwo, miał kochającą mamę, ma do dzisiaj, mama żyje, jest naprawdę fantastyczną kobietą, natomiast no ja byłem małolatem takim, który później w wieku dorastania poszedł niestety w te gorsze środowisko, no i była cała masa problemów ze mną i musiałem dostać, jak to się mówi, takiego naprawdę nawet nie liścia, tylko taką bombę na ryj, żeby mnie otrzeźwiło i żeby zmieniło się moje myślenie, nie? Natomiast no, zmieniłem swoje myślenie, swoje podejście i uważam, że takie sytuacje, gdzie dostajemy właśnie taką bombę czasami, która ścina z nóg, jest potrzebna. I dla mnie definitywnie ta bomba była przeznaczona i tak bym jej nie uniknął i bardzo się cieszę, że tak wyszło, nie? Lepiej wcześniej niż później, co nie? Bo później troszeczkę wiemy o regeneracji, że później już będzie coraz ciężej z tej bomby wyjść i to pod każdym względem. No, ale już tak przechodząc do troszeczkę... Ale co tutaj... tylko chcę powiedzieć jeszcze, Dawid, odnośnie jakby mojego dzieciństwa, to ja byłem zawsze zafascynowany kulturystyką i pierwszy raz na siłownię w ogóle poszedłem taką piwniczną, ona była zrobiona w suszarni, były tam plakaty Doriana Yatesa, Flexa Willera i ja też no, miałem cały pokój w wieku 17 lat wyklejony kulturystami, nawet czasami wrzucam tam gdzieś stare zdjęcia, tak, spodnie Mordeksu, wiesz, te takie jak to się mówiło, Ameryki, oczywiście, i cała ściana, wiesz, wyklejona, Naser, Dorian, Flex, no po prostu to byli moi idole i chciałem dążyć do takich sylwetek, nie? Niejednokrotnie mówisz, kto jest twoim ulubionym kulturystą i mówiłeś, ale może wspomnimy jeszcze dla widzów. Jay Cutler! Właśnie tutaj on kiedyś też powiedział swojej kobiecie, z którą wtedy był, że, bo ona go zapytała, kiedy to się skończy. I tutaj też pytanie do ciebie będzie za chwilkę, bo też wspomniałeś już o emeryturze. I Jay powiedział, że to się nigdy nie skończy. Tak naprawdę on całe życie będzie związany z kulturystyką i nawet jeżeli on skończy starty, to on dalej będzie to robił. Czy ty widzisz siebie kiedykolwiek na emeryturze? Znaczy, wiesz co, generalnie ja jestem na emeryturze, no bo jakby z kulturystyką nie mam nic już wspólnego, bo nawet nie prowadzę zawodników i też może zaraz powiem dlaczego, bo sporo osób do mnie jednak pisze, jest zawiedzionych, ale sport ja będę uprawiał do końca życia, dopóki pozwoli mi zdrowie. Ja mam kręgosłup po złamaniu, ja miałem całą masę różnych rzeczy, kontuzji takich za mało lata i sport, aktywność fizyczna, te moje mięśnie pozwalają mi, że chodzę, że ta sylwetka jeszcze jakoś w miarę wygląda i się trzyma. Poczekaj, mam prośbę. Jest taka szansa przyjechać? Nie ma teraz szansy, mam wywiad, bardzo przepraszam. Sorry. No. 3 razy się pytałem, gdzie mam stanąć samochodem, słuchajcie, żeby za chwilę go nie przestawiać. Przyszła pani kierownik produkcji i mówi: Michał, to stań tutaj, bo tu na pewno nikt nie będzie wjeżdżał, nie? No. Jednak wjeżdżają. Ale to nie ma problemu. Kontynuowałeś właśnie ze zdrowiem, że ten właściwie mięsień, gorset mięśniowy pewnie. Tak, i ja no definitywnie muszę trenować, żeby po prostu, wiesz, no dawać radę robić to, co robię, nie? Oczywiście nieunikniona jest przede mną w przyszłości operacja i ja jestem tego świadomy, natomiast mój lekarz prowadzący, wspaniały człowiek, profesor Marek Harat z Bydgoszczy, no mówi, że jak się za przeproszeniem zesra, to wtedy będziemy po prostu operowali. Na razie jak dajesz radę, trenuj, rób tak jak mówię, a będzie dobrze, nie? Słyszałem kiedyś historię taką, że właśnie też jeden z naszych, nie chcę tutaj, nie wiem czy ona jest zweryfikowana, więc nie będę rzucał nazwiskiem, o tak to powiem, bo zaszedł do lekarza jeden z naszych lepszych trójboistów i też miał tam bardzo dużo przypuklin i tak dalej, bardzo dużo problemów z kręgosłupem. I pierwsze, co mu powiedzieli, to nie dotykaj tego. On pyta, jak to? Przecież tu jest... On mówi, mówią mu, jeżeli to rozetniesz, jeżeli będziesz miał przerwę z treningami, to to wszystko się rozleci i ty już nie wrócisz po prostu do działania. To, że ty masz gorset mięśniowy i to, że ty to robisz, to to cię trzyma w ryzach. Mhm. Sorki łyczka. Tak to jest. I właśnie to samo powiedział mi mój profesor. Mówi, Michał, ja ci mogę zoperować lędźwiówkę, ale zaraz siądzie ci piersiowy, a później szyjny. Mówi, chyba że jesteś gotowy na to, że nie będziesz mógł już nic robić ze sportu takiego, który uprawiasz teraz, do końca życia i będziesz musiał bardzo uważać, bo czeka cię 8 śrub, więc nie była to najfajniejsza opcja dla mnie. Natomiast mówię, wróciłem do ciężkich ćwiczeń wielostawowych typu martwe ciągi, przysiady frontalne, jakieś przysiady z ketlami. Oczywiście jakby nakierował mnie na to, co powinienem robić i jak robić. I to jest też taki paradoks, wiesz, ja dużo wrzucam filmów z treningów różnych i ludzie mówią, co on ma garba na plecach, a czemu on biodro zawija, a czemu to, a czemu tamto, bo nie znają mojej historii. I te różne rzeczy, które ja pokazuję, które nie są perfekcyjne, one nigdy nie będą perfekcyjne, bo ja po prostu mam takie wady już kręgosłupa, które ograniczają mi bardzo mocno ruchomość i niektóre ćwiczenia wyglądają, jakbym je źle wykonywał. Natomiast ja je wykonuję na tyle, na ile mogę i dzięki właśnie tym ćwiczeniom, które wyglądają źle, utrzymuję dalej moją sprawność. To właśnie, co powiedziałeś, zauważyłem niejednokrotnie, że mówią, ale on ma garba, a ja patrzę i potem widziałem twoje zdjęcia i mówię, to nie jest garb, to jest przerośnięty prostownik. Prostownik, tak. On jest, po prostu jak dwie rury od odkurzacza, on jest naprawdę olbrzymi i ludzie, tak jak mówisz, ale będą oceniać, no bo no, nie każdy ma czas i nie każdy ma chęci, wiesz, żyjemy teraz w czasach, tak jak wspomnieliśmy, szybko, jak najszybciej i nie każdy będzie miał ochotę śledzić. O, Michał Karmowski miał, temu odpuszczę. No i wiadomo, jak reagujesz? Kiedyś reagowałeś, w ogóle odpisywałeś jakoś, kłóciłeś się w komentarzach, bo ja chyba jestem jeszcze w tym etapie, gdzie jeszcze odpisuję na nawet te zaczepki, wiesz? Wiesz co, ja ci powiem szczerze, ja bardzo nauczyłem się takiej asertywności, może można powiedzieć w pewnym sensie zdystansowałem, bo zobaczyłem pewną analogię. Najgłupsze wpisy, najgorsze wpisy, mocno obrażające innych ludzi, pojawiają się piątek wieczór, sobota wieczór. I wiesz, dało mi to do myślenia, nie? Mówię, coś jest jednak na rzeczy. Wiadomo, w piątek, w sobotę ktoś tam sobie coś tam pokłócił się z żoną, czy pokłóciła się z mężem, ma gorszy dzień, czy on ma gorszy dzień, nie wiem, stracił pracę, wszystko go rozbiło tego dnia i jeszcze wyświetla mu się Karmowski, nie wiem, czy z uśmiechniętą gębą, czy coś tam robi, mówi, a dobra, to mu dokręcę śrubę, niech ma, pojadę z gnojem, nie? Tylko wiesz, to jest tak, że ludzie pod wpływem emocji chwili robią różne głupie rzeczy, dlatego ja też powtarzam, że jeśli coś wyprowadza cię z równowagi, to najlepiej jakbyś po prostu uciekł. Uciekł nie na zasadzie, wiesz, uciekł, bo jestem tchórzem, chociaż tchórzostwo czasami wychodzi na dobre i dzięki temu unika się wielu problemów, zaraz powiem, do czego zmierzam. Natomiast chodzi mi o to, że jak pójdziesz spać i wstaniesz rano, wypoczęty, ze świeżą głową, nawet z tymi samymi problemami, to inaczej patrzysz na wiele innych, wiesz, rzeczy, które dzień wcześniej może widziałeś dużo inaczej, nie? Możesz od razu kontynuować z tym tchórzostwem. Tak, bo wiesz, kiedyś miałem taką sytuację, że byłem świadkiem zdarzenia, gdzie bardzo duży i sprawny koleś po prostu odpuścił. Czekaj, bo ktoś mi tu dzwoni. Okej, sytuacja, w której ktoś duży. Tak, sytuacja, w której ktoś bardzo duży, bardzo sprawny, będący w towarzystwie swojej narzeczonej, zaczepiany przez 3 dosłownie szczyli, odpuścił. I to na takiej zasadzie, że Widziałem na jego twarzy, że był na maksa zażenowany tym, co się dzieje, ale nie wdał się w żadną dyskusję, w żadną bijatykę i w ogóle, I później rozmawialiśmy na ten temat i on mi powiedział dlaczego. Mówi, wiesz co, Michał, bo ja mam takiego kolegę, który odsiaduje wyrok 8 lat pozbawienia wolności. Wiesz za co? Wracał z tatą ze sklepu i stało właśnie 3 takich szczyli pod sklepem i chcieli od niego ognia. I tata powiedział, że nie ma. To było na wejściu do sklepu. Jak wychodzili ze sklepu, to dalej ci gówniarze go zaczepiali, mówili daj ognia. A on powiedział, że nie ma. No to jak tam, staruchu, nie kupiłeś zapalniczki, zapałek? I któryś z nich kopnął tego ojca w tyłek. Tak wiesz, dla beki. I ten kolega podszedł i jednego pchnął. Tak niefortunnie, że on się wywrócił, uderzył głową, potylicą w krawężnik i zmarł. I on mówi, że on to zdarzenie ma przed oczami do końca życia. Ten chłopak zrujnował sobie całe życie, miał wyjeżdżać na studia do Stanów, miał jakieś takie sprecyzowane plany na to, kim chce zostać, a odsiaduje wyrok 8 lat, wiesz, pozbawienia wolności. Mimo tego, że był monitoring, że całe zdarzenie jest, to sędzia uznał, że jego intencją było jednak nie nawet przeciwdziałanie sile tego chłopaka, tylko on zainicjował to zdarzenie, bo pierwszy do niego podszedł i go po prostu pchnął. I mimo tego, że jest wcześniej na kamerze, jak tamten go kopie i że tam jest dyskusja i w ogóle, i że wiesz, jest taka napięta sytuacja, no to jednak sąd uznał, że no, on podszedł pierwszy i on pierwszy wykonał gest pchnięcia. I oczywiście to nie było zamierzone, to było tam, wyrok był chyba o, nie pamiętam, czy teraz jakoś to się tam nazywa prawniczo, spowodowanie śmierci, coś tam, no nieważne. Natomiast 8 lat dostał i on mówi, że będzie miał zawsze przed oczami łzy tego kolegi, jak właśnie go wyprowadzali już ze sprawy, gdzie wiedział, że pójdzie na 8 lat. I mówi, Michał, to było dla mnie tak, mówi, straszne przeżycie, że mogę przeżyć to, że ktoś na mnie mówi frajer, że mówi jestem tchórzem i w ogóle. Ale mówi, a jak się wydarzy tragedia, to co później powiedzą? A bohatersko, bo kogoś uderzył, ale ktoś zginął? Nie, zawsze będę mordercą. I powiem ci, że to mi też dało dużo do myślenia. I ja właśnie z takich różnych dziwnych sytuacji wyciągam też dużo wniosków do swojego życia, oczywiście ze swojego życia też, ale z takich różnych opowiedzianych sytuacji również i dlatego o tym tchórzostwie tak tutaj chciałem wspomnieć i też chciałem jakby dokończyć ten temat, nie? Nie, to też przestrzegasz wielu młodych właśnie przed zachowaniami, które... Tak jak mówisz, no mogą się skończyć tragicznie, a tutaj też bardzo... Tylko, wiesz, przepraszam jeszcze, że ci przerwę, wejdę w słowo. I wiesz, i dla mnie bardzo bolesnymi rzeczami są takie rzeczy, jak wysyłają mi młodzi ludzie na przykład różne potyczki z tych frikowych gal, nie? Że ktoś kogoś z partyzanta uderzył, wyzwał, rzucił butelką czy coś. W moim światopoglądzie to nie przechodzi. I tak jak kiedyś powiedziałem, że uważam, że te gale frikowe są fajne, bo wielu, można powiedzieć, niezbyt dobrze prowadzących się, czy to influencerów, czy innych osób, zaszczepiło się sportem i teraz prowadzą sportową ścieżkę życia, to jest super. Natomiast to, w jakim kierunku zmierza cała otoczka, ja jestem wielkim przeciwnikiem i bardzo mi się to nie podoba, nie bardzo, naprawdę i proszę też moich tam odbiorców, żeby nie wysyłali mi tego, bo nie chcę tego oglądać, szkoda mi jest mojego czasu i nerwów. No tutaj mieliśmy pytanie o freak fighty, czy Karmowski zawalczy, skreślamy. Nie, absolutnie nie zawalczy, nie. Nigdy mnie nie zobaczycie. Przede wszystkim zdrowie, a teraz to, co powiedziałeś. Tutaj, Michał, pytanie o pomoc w ośrodkach, bo bardzo często organizujesz spotkania z ludźmi, którzy właśnie mieli problemy, bądź mają problemy z prawem. Dlaczego? Mhm. Znaczy, wiesz co, ja nie organizuję, tylko biorę udział w takiej akcji z Akademią Sportu Artura Siódmiaka i tam jest więcej osób, tam jest Nawal, tam są policjanci, tam są sportowcy, jest Kuba Wawrzyniak, cała masa fantastycznych ludzi, którzy oczywiście się wymieniają. Jeździmy, wiesz co, jak zostałem zapytany, czy chciałbym, od razu się zgodziłem. Z racji mojej przeszłości i z racji tego, że co oczywiście później jakby mnie utwierdziło w tym, wiedziałem, że złapię kontakt z tymi ludźmi, bo wiesz, moja historia jest naprawdę bardzo podobna do ich historii i jak my sobie siedzimy, ja ich nie oceniam, ja nie próbuję im mówić, wiesz, bo to było złe, bo to źle zrobiłeś, bo ja rozumiem, co oni czuli, robiąc pewne rzeczy, tak? Tam nie było wzorca w domu, tam było złe środowisko, tam był koziołek matołek, tam były podkrętki kolegi, koleżanki, tam było właśnie, no co nie zrobisz, no weź, dawaj, nie? Albo po prostu sytuacja zmusiła do tego, żeby coś ukraść, niejednokrotnie. I to nie dlatego, że, nie wiem, chciał mieć nowe Adidasy czy coś, tylko naprawdę tam na przykład nie było na chleb. I oczywiście jakby nie uogólniajmy tutaj sytuacji takich, bo cała masa młodych ludzi siedzi tam za złe rzeczy, które zrobili i pewnie część z nich się nie zmieni. Natomiast ja widzę po ilości osób, która do mnie pisze, jak kończymy taki tur, on się odbywa 2 razy w roku, właśnie teraz w październiku też wyjeżdżamy do kolejnych ośrodków, jak ci młodzi ludzie potrzebują, wiesz, takiego zrozumienia i nieoceniania ich. I jakby trzeba ich po prostu uświadomić, że tą złą kreatywność, którą wykorzystywali, nie wiem, na wyrwę, na coś, na tamto, na jakiś włam, można spożytkować zupełnie inaczej, zwłaszcza w czasach internetu, gdzie naprawdę można czerpać wiedzę, można się rozwijać, można zbudować swój content i zarabiać na tym pieniądze, nie? Więc jakby, no, ja w ogóle nie miałem takiego nawet ułamka sekundy zastanowienia, czy zrobię to, tylko od razu się zgodziłem i robię to od 3 lat, no teraz już troszkę dłużej i to jest projekt mojego życia. To mi daje najwięcej frajdy, najwięcej daje mi poczucia takiego spełnienia i satysfakcji, a nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć, jest taki film dokumentalny właśnie o naszych wyjazdach, gdzie właśnie ci młodzi ludzie, bo tam jest 2 takich moich, można powiedzieć, podopiecznych, których wziąłem pod skrzydło, którzy skończyli u mnie kurs w mojej szkole World Sport Academy na trenera personalnego. Jeden z nich pracuje w zawodzie, drugi wyjechał do Niemiec i oni na tym filmie też mówią, że najważniejszą, jakby najlepszą rzeczą, jaką mogli w życiu doświadczyć, to było spotkanie z nami i to, że ja im zaoferowałem pomoc, nie? Tylko wiesz, to jest też tak, że ty możesz do kogoś wyciągnąć rękę, tylko ten ktoś musi chcieć, bo wiesz, bo jak ktoś nie chce to no nic się nie wydarzy dobrego w jego życiu, nie? Cancer Fighters tutaj też wspomnijmy, bo no, jeżeli tak, oczywiście. Ktoś nie zna, no to... Cancer Fighters, fundacja, która zajmuje się wsparciem dzieci onkologii, na oddziałach onkologii, czyli no, takich, które niestety mają nowotwór. Tak, z Markiem jeździmy po szpitalach, organizujemy różne zbiórki. Oczywiście jest cała masa innych ambasadorów, świetnych sportowców, Aśka Jędrzejczyk, no, Damian Janikowski, Akop z Sylwią Szostaki. No naprawdę cała masa przeróżnych ludzi, Jan Bachowicz. To są autorytety z polskiej sceny sportowej i to jest fajne właśnie, że tak wiele osób się włącza w tą akcję i że możemy, wiesz, zbierać pieniążki, że kupujemy sprzęt i tak dalej, i tak dalej. I chcę tu jeszcze wspomnieć o jednej fundacji, bo ona też jest jakby onkologiczna, Onko Cafe. Ta z kolei fundacja uświadamia kobiety przede wszystkim o profilaktyce badania piersi i takim wczesnym wykrywaniu nowotworów, że to bardzo mocno pomaga, bo rak piersi to nie wyrok i można z tej choroby wyjść oczywiście wykrytej dużo wcześniej, nie? I oczywiście to są takie rzeczy, które mówię, robię i pokazuję też, ale to nie jest na zasadzie chwalenia, tylko na zasadzie pokazywania tego, że każdy z nas może to zrobić, każdy z nas może zebrać jakieś pieniążki, może, nie wiem, nawet przez jakieś inne wsparcie dotrzeć do tych ludzi, zaoferować pomoc. Wiesz, czasami jest też tak, i to nawet nie czasami, tylko często, że ci ludzie nie potrzebują wcale pieniędzy. Wiesz, czego oni potrzebują? Wysłuchania, zrozumienia i rozmowy. I to jest najważniejsze, żeby po prostu poświęcić trochę tego swojego czasu. Ja wiem, że każdy z nas ma go mało, no ale myślę, że jeśli się chce, to zawsze idzie wygospodarować chwilę, nie? To chwila właśnie, tak jak wspomniałeś. Dlaczego nie prowadzisz zawodników? Z tego względu, że po pierwsze, tak jak powiedziałem wcześniej, weekend jest dla mojej rodziny. i niekomfortowo bym się czuł, gdybym zawodnikowi, który wchodzi na scenę, powiedział: słuchaj, sorry, ale ja w weekend nie odbieram telefonów, czy no, nie udzielam ci porad, musisz sobie radzić sam. Uważam, że byłoby to nie fair. A druga sprawa, wiesz, z zawodnikami jest tak, ja byłem sam zawodnikiem, więc ja wiem, trener swoje, ty swoje, potem masz pretensje do trenera i w ogóle jest 7 milionów telefonów, 100 milionów pytań o różne dziwne rzeczy i stwierdziłem, że po prostu nie prowadzę i jest to też związane z czymś, co za chwilę pewnie zbulwersuje bardzo dużą grupę odbiorców. Jestem przeciwny sterydom z racji tego, że wiem, jakie niosą skutki uboczne, bo sam to przerabiałem. Naprawdę wiele miesięcy mi zajęło, żeby dojść do takiego balansu hormonalnego, żeby znaleźć taki złoty środek, jeżeli chodzi o HTZ i przede wszystkim dobrego lekarza. I dlatego uważam, że no wiadomo, kulturystyka, zwłaszcza waga ciężka, jest związana nieodzownie jakby z dopingiem i chyba nikt tu nie zaprzeczy, że ktoś, kto waży ponad 100 kilo, jest dochlastany, ma spręgi na dupie, że jest czysty na zawodach, bo takie rzeczy się nie dzieją. I tutaj może mnie ktoś zhejtować, że powie: nie no, ale co ty, na pewno są jacyś genetyczni filkowie, którzy tak mają. Jasne, takie osoby się zdarzają, natomiast no, ja się nie spotkałem. Na naszej przynajmniej scenie polskiej i mówię, no nie chcę rozpisywać takich rzeczy, ja raczej idę w drugą stronę, jestem bardziej taki prozdrowotny w tej chwili, bo wiem, ile sam przeszedłem, wiem, jak dużo ludzi do mnie pisze z różnymi problemami, nie piszą do mnie tylko faceci, ale piszą do mnie kobiety, że ich faceci mają problemy łóżkowe, depresje, poczucie niskiej wartości w domu, na zewnątrz, wiesz, wychodzą na ulicę, koszulka na ramionczkach, wielkie bary, dowalone plecy, a przychodzą do domu i jakby no zmieniają się w trochę innego faceta niż tego macza na ulicy, czy tam wśród znajomych. I wiesz, to są takie rzeczy, które mówię, gdzieś tam mi, wiesz, leżą na sercu. Ja wiem, że może to wszystko wynika też z mojego wieku, natomiast to jest też powód, dla którego nie prowadzę zawodników, nie? I wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie pod tą wypowiedzią będzie cała masa hejtu na mnie, że jak sam wbijał tyle lat, bo walił towar. Jasne, że waliłem i to waliłem naprawdę bardzo duże ilości i to wbrew pozorom na samym początku mojej kulturystycznej kariery, bo jak kończyłem, to mówiłem w którymś tam z odcinków z Radkiem Słodkiewiczem, mamy taką serię na kanale SFD na YouTubie, Pogadajmy o, i tam mówiłem, że w ostatnim roku startów, gdzie ważyłem 115 kilo na scenie, brałem tylko zaledwie 30% tego, co brałem, jak ważyłem 92 kilo. I wyglądałem dużo lepiej się czułem i te zawody nie były dla mnie jakoś specjalnie obciążające, nie? Ludzie nie rozumieją jednego. To, że ja czy ty powiemy, że negujemy sterydy dla większości, to nie znaczy, że nie jesteśmy świadomi, że ludzie je biorą. To po pierwsze, że to nie znaczy, że my nie jesteśmy świadomi skutków ubocznych, które sobie prawdopodobnie gotujemy, ale jeszcze jest jedna rzecz. To jest tak, że to, że ja coś robię, to ja jestem tego świadom, a wiem, ile osób młodych po prostu weźmie, bo jest, tak jak wspomnieliśmy, era, która chce szybciej i nie wie tego, co będzie się potem działo. Wiesz, ja tutaj też nie będę grał świętego po prostu, ale to jest decyzja na całe życie i większość tego nie rozumie, bo 99,5% wejdzie i już będzie całe życie na tym. Taka jest prawda. Dawid, najgorszą rzeczą jakby jest nieświadomość tego, że są skutki uboczne i ludzie tylko widzą wszystko wyrywkowo. Oni widzą efekt dużych bicepsów, nie wiem, wielkich pleców i przysiadów po 200 kilo, a nie widzą jakby tego, wiadomo, doping wybacza wiele błędów w trakcie, kiedy go bierzesz, ale jest to krótki jakiś period of time. Natomiast jeżeli zaczynasz coś brać i widzisz te postępy, ciężko jest odstawić i ciężko jest powiedzieć: dobra, zrobiłem jeden cykl i to jest koniec. Na ogół jest tak, że spada forma, zbliża się kolejny sezon i mówisz: w zeszłym roku była petarda, dobra, wezmę, nie? I to się później z tego robi błędne koło, wiem po sobie. I tak jak my, którzy startowali w zawodach, mamy świadomość profilaktyki badań, przyjmowania całej masy suplementów chroniących wątrobę, serce, wpływających na, wiesz, układ sercowo-naczyniowy, na funkcjonowanie innych narządów, my to kupujemy i przyjmujemy i wydajemy na to mnóstwo pieniędzy w okresie, kiedy startujemy i wbijamy sterydy. Ale ci młodzi ludzie, czy ogólnie ludzie, którzy chodzą na siłownię i nie mają celu startowania w zawodach, wbijają towar, ale zapominają o całej reszcie. Że dieta jest podstawą, że regeneracja to najważniejsza rzecz, że trzeba brać te wszystkie inne rzeczy, które minimalizują skutki uboczne brania tego, co pozwala ci no, jakby i budować masę, i kondycję, wytrzymałość i tak dalej. I tu jest największy, mówię, taki chyba, może nie błąd, ale największy problem. Wiesz, my mamy świadomość. Tak, ja nagrałem ostatnio krótki filmik, w którym właśnie mówię o skutkach ubocznych. Mówię otwarcie, że może ci po prostu nie funkcjonować na dole. Mówię wprost, możesz mieć wywalone ciśnienie, możesz mieć problemy z hormonami, estrogen, ginekomastia i tak dalej, wszystko praktycznie, prawda? Problemy z cerą. No i tak jak ty wspomniałeś, bardzo dużo komentarzy jest pozytywnych, ale są też, ale ty bierzesz. I tak jak przed chwilą to wszystko, co przetoczyliśmy dobre 2-3-5 minut, to ja jestem tego świadom. A ile jest osób, tak jak wspomniałeś, świadomych o tym wszystkim, co się wydarzy i jak potem z tego wyjść, to jest druga rzecz. Bo to, że my jesteśmy piękni i młodzi, te bicepsy będą do powiedzmy 40, 45, a co z pozostałymi 40, którymi będziemy chcieli prawdopodobnie żyć, bo większość mówi, że wiesz, a teraz to, wiesz jak jesteś młody, no to mówisz, a tam 50 i wystarczy, a masz 50, chce się 55, masz 55, modlisz się o 60, 60, tak. Chciałbyś 80, jest rodzina, dzieci, o, jesteś dziadkiem, wiesz, i to wszystko się tak naprawdę nakręca. Ludzie tego nie rozumieją i chyba nie zrozumieją, a wiesz, co jest jeszcze dobre? Michał powiedział, że bierze. To teraz Michał niech powie, co bierze. Michał powiedział, co bierze. A to teraz Michał powiedz, ile ty bierzesz? Wiesz, i tak dasz palec, a tak. Będą chcieli całą rękę od ciebie. No ale wiesz, tutaj... ja bym chciał tylko może podsumować ten temat tak. Dla mnie może brać każdy, tylko niech ma świadomość tego, co się z tym wiąże. Że życie nie kończy się na wieku 20, 25, 30 lat, tak jak powiedziałeś słusznie, że relacje damsko-męskie, oczywiście nie mówię tutaj o jakichś tam innych preferencjach seksualnych, że są naprawdę istotnym elementem życia. I kto powie, że nie, ten kłamie. I w momencie, kiedy wiesz, ty masz uprawiać seks, nazwijmy to po imieniu, ze swoją żoną, kobietą, nie wiem, piękną dziewczyną, którą poznałeś i no, chciałbyś, żeby było fajnie, a nie jest fajnie, bo nie możesz, no to najlepsza nawet nić porozumienia ustna, chemia, motyle w brzuchu, niestety skończą się, no bo nie ma seksu. No my jesteśmy stworzeni do tego, żeby go uprawiać, no i to jest część, element naszego życia, więc nie oszukujmy się, że tak nie jest. I idę o zakład, że bardzo duża część facetów, która mnie teraz ogląda, nas ogląda, wie dokładnie, o czym mówię. Mimo tego, że wszem i wobec powiedzą, co to ja nie mam żadnych problemów, jest zajebiście, ja mogę długo, w ogóle mogę i w ogóle moja partnerka jest szczęśliwa. Tylko zapytaj się partnerki albo wejdź w jego głowę, nie? Jakie tam krążą myśli. Nie pytaj partnerki czasami, a zobacz, co powie jej koleżanka. To by było, tak. Bo często jest tutaj jest problem. Michał... Ale już abstrahując jeszcze od jakby i tych spraw łóżkowych, to naprawdę, słuchajcie, no jest cała masa później różnych dolegliwości, ścięgna, stawy, przyczepy, no różne rzeczy, nie? Zgagi, refluksy, to się nie bierze znikąd, no to jest zniszczenie flory jelitowo-bakteryjnej, bo nie używamy probiotyków, bo nie dbamy właśnie o dostarczenie błonnika, bo wrzucamy w siebie tony śmieciowego jedzenia na masie. No, temat rzeka. Michał, wiesz, jak to najlepiej podsumować? Jeżeli chcesz wyszykować 1000 na środki, szykuj 1500 na profilaktykę. Na profilaktykę. O, piękne podsumowanie. I teraz zadaj sobie pytanie, czy jesteś tego, czy cię po prostu na to stać, jeżeli chcesz to robić. Jeżeli chcesz to robić. Ostatnie pytanie takie, bo już bardzo długo się ci wiem, że za chwilkę masz pracę. Byłeś jednym z pierwszych, którzy ogólnie zaczęli nagrywać. I wspomniałeś tutaj o kreatywności, prawda? Skąd to się wzięło? Bo nie było nigdy. No wcześniej, ja pamiętam jak pierwszy oglądałem, no to byłeś ty, był Tomek Lech później, ale o suplementacji i tak dalej, no to pierwszy, no to miałem, Karmowski coś nagrywa. I ta cała seria Zapytaj Trenera, to było takie pierwsze, z czego ja się tak naprawdę uczyłem. No wiadomo, były tam też warszawski koks i tak dalej, ale no wy to wszystko rozpoczęliście. Skąd wpadłeś na pomysł taki, zacznę gadać sobie do telefonu? Wiesz co, pomysł wziął się z tego, że ja sam chciałem oglądać coś takiego i zawsze sobie zadaję pytanie, czego mi brakuje. I to była odpowiedź właśnie tego, pokazywania na przykład targów. Ja pamiętam jak dziś, pierwsze targi, z których nagrywałem relacje, to nasi koledzy ze sceny kulturystycznej, którzy teraz się przyznają do tego i śmiejemy się gdzieś tam w kuluarach mówili na mnie, jebnięty celebryta i blondynka wariatka, co biega za nim z kamerą. Było o mojej żonie. I wiesz, minęło parę lat i teraz nagrywanie wszystkiego jest rzeczą tak normalną, jak mycie zębów czy zjedzenie posiłku. Wiadomo, że każdy, kto robi coś pierwszy raz, czy na początku jest jakąś taką, można powiedzieć, osobą no pierwszą, ma zawsze problem i musi się zmierzyć z tym hejtem. I dlatego też ten hejt był. Natomiast wiesz, ja, tak jak zdążyłeś zauważyć i to już pewnie z mojej rozmowy wnioskujesz, jestem naprawdę zdystansowany do wielu rzeczy, co oczywiście też mi zajęło trochę czasu, ale chciałem, żeby ludzie po prostu poznali sport od trochę innej strony, żeby to nie było tylko, że to jest tępe dźwiganie ciężarów, że ci ludzie nie mają nic do powiedzenia, że targi są fajne, dlatego ich zapraszałem, mówiłem, pokazywałem stoiska, pokazywałem, co można zjeść, jakie są fajne nowości i to naprawdę ma do tej pory setki tysięcy wyświetleń, jak nie milionów, niektóre filmy i bardzo się z tego cieszę, bo ktoś mi przypomina, zobacz film z 2011, zobacz, a to z tych targów, a zobacz to, a zobacz tamto, wiesz, i to są naprawdę takie miłe rzeczy, a mówię, wtedy chciałem po prostu zrobić coś, żeby zachęcić ludzi do sportu, dlatego ja się śmieję, że powinienem dostawać jakiś mały pieniążek za hasło sportowe świry i pozdro, bo nie ukrywajmy, ja wiem, że teraz to jest tak powszechne, że sportowy świr, że wiesz, to już tam jakby w ogóle nikt nie pamięta, ale odpalcie sobie pierwsze moje filmy, sportowe świry i pozdro, to były takie moje znaki firmowe, nie? Później oczywiście z tego zrezygnowałem, bo jak zaczęło to się gdzieś tam powielać na innych profilach, to mówię, nie, jest to zbyt powszechne i już nie będę tego używał, ale tak było na samym początku, nie? Fajnie jest coś zapoczątkować. Czy jesteś szczęśliwym człowiekiem? Oczywiście, że jestem. Jestem spełnionym przede wszystkim. Wiadomo, jedyna rzecz, która mi doskwiera, to moje zdrowie i ten kręgosłup, bo mam całą masę marzeń, których pewnie nie zrealizuję, związanych z moją fizycznością, tak, żeby nie było, bo inne rzeczy na pewno zrealizuję, bo robię wszystko, żeby tak się stało. Jestem człowiekiem, który raczej myśli pozytywnie i z każdej sytuacji stara się wyciągnąć właśnie, wiesz, ten mały diamencik, który jest gdzieś tam na wielkim polu rozsypany i ja go zawsze gdzieś tam dostrzegę i mówię, dobra, jest, nieważne, że dookoła jest beznadziejnie. I tak, jestem szczęśliwy, jestem zadowolony i niech ta bajka trwa cały czas. I tego chciałbym Ci życzyć na koniec, żebyś po prostu był dalej szczęśliwym człowiekiem, ale chciałbym jeszcze Cię poprosić o takie, wiem, że wiele osób pewnie o to już prosiło, ale co byś ogólnie Ty powiedział komuś, kto rozpoczyna przygodę z tym sportem, nie z social mediami, tylko po prostu z kulturystyką, bo to kulturystyka nam dała tak naprawdę wszystko, co teraz mamy, bo ona zaczęła, tak? Ona rozpoczęła, tak jak wspomniałeś, to, że trenowałeś, to, że zacząłeś nagrywać filmy suplementacyjne, to wszystko ma powiązanie dalej. Oczywiście, że tak. Wiesz co, przede wszystkim dałbym taką radę, że na wszystko potrzeba czasu. Oczywiście to jest takie, wiesz, oklepane. Natomiast dałbym taką radę, że nie możesz odbierać wszystkiego, co widzisz i słyszysz w internecie, na Instagramie, na Facebooku jako pewnik, że korzystaj trochę z takiego zdroworozsądkowego podejścia. Dlaczego o tym mówię? Bo w tej chwili jest cała masa młodych osób, które są motywatorami, są trenerami, nagrywają przeróżne filmy, używają, wiesz, retrakcja, protakcja, a to, a tamto, najbardziej optymalna płaszczyzna ruchu, biomechanika. oni się tego wyuczyli na pamięć i ja nie mówię, że to jest złe, to jest fajne, że coś takiego jest. Natomiast to, że oni mówią o jakimś ćwiczeniu, że jest złe, nie znaczy, że jest złe, bo to jest tylko i wyłącznie ich przekład czegoś, co gdzieś wyczytali. I ja myślę, że możemy to podsumować w ten sposób. Chcesz osiągnąć progres, chcesz się rozwijać, to po prostu musisz skupić się na progresji względem twoich treningów i względem tego, co robisz. Nawet jeżeli ćwiczenie nie będzie idealnie wykonane z punktu widzenia mechaniki ruchu, z punktu widzenia funkcji mięśnia czy stawu, chociaż stawu tutaj powinno być raczej wykonane perfekcyjnie, to jeżeli będziesz dokładał ciężaru, jeżeli będziesz przeładowywał ten mięsień i dasz mu wystarczająco dużo regeneracji, składników odżywczych, białek, węglowodanów i tłuszczów, to sylwetka się będzie rozwijała. Zobaczcie sobie na stare filmy Arnolda. Czy on trenował poprawnie? Nie. Czy Dorian Yates trenował poprawnie? Nie. Jak słyszę, że żeby mieć wielkie nogi trzeba robić siady, krew mnie zalewa. Nie trzeba robić siadów. Masz całą masę innych ćwiczeń. Są osoby wysokie, które wręcz nie mogą robić przysiadów ze sztangą. Dlaczego? Bo są wysokie. Każdy z nas ma określoną, z góry ustaloną ilość kręgów, tak? I jeżeli masz 2 metry, to te kręgi są oczywiście większe, dłuższe, ale przestrzenie między nimi są też większe. I teraz jak ty zakładasz na sztangę 200 kg, robisz przysiady i jeszcze nie masz tego silnego gorsetu i się nie nauczyłeś super perfekcyjnie kontrolowania koru, to prawdopodobnie gdzieś tam będziesz wykonywał takie ruchy, co się przekłada na miażdżenie dysków, czasami na pęknięcie, na kompresję i później to z biegiem czasu oczywiście wychodzi zdrowotnie. I dlatego trzeba do wszystkiego podejść zdroworozsądkowo. Nie wierzyć w 100% to, co widzimy. Jak ja teraz słyszę, że okno żywieniowe jest perfekcyjną metodą do gubienia kalorii i nie musisz liczyć, do gubienia wagi nie musisz liczyć kalorii, ale ktoś ci mówi, że na talerzu ma rozrysowany talerz, tyle ma być warzyw, tyle mięsa, a tyle czegoś, to mi krew zalewa. Co to jest jak nie liczenie? To jest liczenie, tylko w inny sposób. A jak ktoś ci mówi znowu, że okno żywieniowe jest petarda i jak się zastosujesz do tego, to nie będziesz tył, czy zrzucisz kilogramy, no jasne, że zrzucisz, bo jedząc w oknie żywieniowym nie napchasz się na zapas, bo prawdopodobnie twoje jelita i brzuch będą takie wielkie, więc zmieścisz tego jedzenia mniej. Więc to, że się przejesz dużą ilością kalorii jest mniej prawdopodobne. Tylko do tego trzeba dojść, trochę pomyśleć o tym, nie? I ostatnia rzecz jeszcze tutaj do kobitek, naszych kochanych, które nas oglądają. Dziewczyny, jasne, że dieta z, można powiedzieć, niską zawartością węglowodanów jest fajna i dla was jest to nawet dobra opcja. Nie mówię o diecie keto, tylko mówię o diecie niskowęglowodanowej, bo macie mniejszą pojemność glikogenową mięśni, macie mniejszą masę mięśniową i tak dalej, i tak dalej. Ilość tłuszczu w waszej diecie powinna być większa z racji przede wszystkim hormonalnej i tego, co się dzieje z waszymi organizmami, ale faceci, którzy chcą być wielkimi koniami, to dla nich dieta z niską zawartością węglowodanów to jest brak insuliny, mały wyrzut IGF-1, które są odpowiedzialne za właśnie wzrost i budowanie masy mięśniowej. Więc no. Michał, życzę ci powodzenia w twoim obecnym projekcie, którego pewnie nie możesz zdradzić, bo wiem, że nie możesz zdradzić zapewne i po prostu życzę ci dalej szczęścia i rozwoju, bo co tutaj... Zdrowia. O, zdrowia, żeby... Zdrowia, obecnie. Tak. Jak będzie zdrowie, to całą resztę sobie ogarnę i z całą resztą sobie poradzę. Ja też bardzo ci dziękuję w ogóle, że mnie zaprosiłeś i sorki, że to tyle trwało, ale no jest u mnie problem czasowy. No tak jak widzicie, no jestem po prostu na kampie, zaraz wchodzę grać, idę do garderoby się przebrać i lecę z tematem. Tak, o projektach, które w tej chwili robię, nie mogę mówić, ale o tych zakończonych mogę mówić i zapraszam was już dzisiaj serdecznie na dwie takie premiery. Pierwsza z nich to Niewidzialna Wojna, która ma premierę 30 września. Tam wkleiłem swoją może nie za piękną papę, ale mam bardzo taką charakterystyczną postać. To jest, mówię, premiera 30 września, Niewidzialna Wojna, a później film Apokawiksa, która, nie wiem kiedy to będziesz puszczał, ale wczoraj, przedwczoraj miała premierę na Festiwalu Filmów w Gdyni, zebrała mnóstwo pozytywnych opinii od krytyków i tam gram fajną rolę Ptaszka, bo mogę powiedzieć, kogo tam gram. I sam jestem ciekawy, jak tam wypadłem, ale to był projekt taki, gdzie reżyser pozwolił trochę mi się odpalić, na zasadzie zrobić po swojemu. I no mam nadzieję, że to wyszło dobrze. Właśnie paradoksalnie jestem z ekipą, z którą to kręciłem wcześniej. Właśnie tą Apokawiksę i tutaj dziewczyny z garderoby i z make-upu mówiły, że super wyszło i no jestem charakterystyczny definitywnie. Także zapraszam. Apokawiksa 7 października jest premiera w kinach, tak. Okej, także zapraszamy i dzięki Ci bardzo za poświęcony czas. Dziękuję bardzo, trzymaj się i też zdrówka Ci życzę. I Wam oczywiście wszystkim też, a przede wszystkim dużo pozytywnych myśli, bo to one ściągają do nas te pozytywne rzeczy.